Wiem, drodzy, to nie najlepsza pora na prowadzenie obserwacji astronomicznych. Nie ta godzina, nie ta przejrzystość nieba, słońca absolutnie nie wolno spoglądać przez teleskop. Ale chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj naprawdę za niewielkie pieniądze można kupić całkiem fajny, sympatyczny sprzęt do obserwacji nieba. Bez względu na to, jakiego systemu komputerowego używamy, możemy dokładnie określić, jak będzie wyglądało niebo dzisiejszej nocy. A jeśli jeszcze bardziej jesteśmy zainteresowani, to naturalnie można czytać fora internetowe, które mówią dokładnie o ciekawych zjawiskach astronomicznych w danym tygodniu czy w danym miesiącu. No ale możemy zadać sobie pytanie, czy jako chrześcijanie, którzy oczekują Chrystusa, musimy inwestować w sprzęt astronomiczny? I będą znaki na Słońcu, Księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Jestem tego pewien, że oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, oczekiwanie na Królestwo Boże nie wymaga od nas żadnych inwestycji w sprzęt astronomiczny. Dlatego, że Chrystus wszystko to, co przynosi światu, objawia nam. Nie chce, by Jego nauczanie było jakąś wiedzą tajemną, ale chce, by przecież Królestwo Boże było królestwem dla wszystkich. Dlatego też w naszym dzisiejszym tekście bardzo wyraźnie czytamy o tym, że znaki, jakiekolwiek będą, czy to na niebie, czy to na ziemi, będą znakami, które będziemy mogli dostrzegać, które będą dostrzegali wszyscy. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze w tym tekście, to radość. Dlatego, że Chrystus mówi, kiedy ujrzymy to wszystko, kiedy te znaki będą się dziać, wtedy możemy się wyprostować, podnieść się, podnieść nasze głowy i cieszyć się, bo to będzie oznaczało, że blisko jest Królestwo Boże, że blisko jest nasze zbawienie. Jestem też tego pewien, że jeśli w naszym zwyczajnym, codziennym życiu żyjemy z Bogiem, wtedy możemy być pewni jednego. Żadnego z tych znaków na pewno nie przeoczymy. A jeśli już mamy sprzęty do obserwacji astronomicznych, to wtedy spokojnie możemy podziwiać Boże stworzenie, czy to spoglądając w kratery Księżyca, czy to szukając księżyców Jowisza, czy podziwiając pierścienie Saturna.